bardzo się cieszę, że tak jak powiedziałem na scenie, że mogłem w zdrowiu dotrzymać tego setnego litra. Jest to zasługą przede wszystkim Boga, bo bez Niego nic się nie dzieje i cały czas to powtarzam, że ja chciałem, ale przede wszystkim On tam u góry chciał, żeby to się stało tutaj, przeze mnie w Starym Sączu. Skąd się w ogóle wziął taki pomysł, żeby krew oddawać? Jak to się, dlaczego Pan właściwie został honorowym dawcą krwi? Może powiem od samego początku. 17 sierpnia 1974 roku przyszedł do domu szwagier. Ja mieszkałem wtedy w Tarnowie i mówi, że był wypadek na Azotach i że potrzeba dużo krwi. Mówi, poszedłbyś oddać krew. Ja mówię, słuchaj, mówię, nie ma problemu, ja pójdę, spróbuję oddać tą krew, nie? I poszedłem, pani doktor mnie zakwalifikowała i od tego dnia zaczęła się moja piękna przygoda z krwiodawstwem. Ile ona już trwa? 47 lat i 4 miesiące, dokładnie. Tyle oddaję krew systematycznie, że doszedłem do tej 100 litrów pełnej krwi. W ciągu 2 lat ile pan osób mógł zachęcić do oddawania krwi, bo no, tutaj padła taka informacja, że... Tak, państwo, ja w swojej działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu nie liczyłem tego, ale tak przypuszczam, że 300-350 prelekcji przeprowadziliśmy po szkołach, z czego można łatwo przeliczyć. Klasa liczy 30 osób. Chodziliśmy na takie bardzo duże spotkania na halach sportowych, gdzie tłumaczyliśmy zasady oddawania krwi, zachęcaliśmy. Kolega właśnie to kiedyś tak niedokładnie w przybliżeniu przeliczył, że z naszych prelekcji mogło skorzystać od 3 do 4 tysięcy osób. Panie Andrzeju, jakie to uczucie, bo po Małopolsce będzie jeździł super nowoczesny krwiobóz, który nosi właśnie pana imię? Jest to bardzo miłe, bardzo sympatyczne, że była to inicjatywa pana marszałka, zadzwonił do mnie i mówi, Andrzej, zgodziłbyś się, a ja mówię, że panie marszałku, wszystko co służy idei popularyzacji honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, to ja się zgadzam. Dzisiaj wraz z panem krew oddawał pana syn. Tak, mój syn Krzysztof Lis. Zadzwoniłem do niego 2 tygodnie temu, mówię, Krzysiu, mówię, będę oddawał krew na rynku. Przyjechałbyś, bo mieszka w Krakowie. Odłożył wszystkie plany, jakie tam miał, a miał dość poważne plany. Mówi, tato, z tobą zaczynałem oddawać krew i z tobą chcę być przy tobie, jak będziesz oddawał tą setną litrę. Bardzo miłe, ale od razu się go zapytałem, mówię, no słuchaj, bo ja przestanę za niedługo, a ty jesteś jeszcze młody człowiek. Mówię, mówi, tato, dokąd będę mógł, na pewno będę ciągnął twoją ideę oddawania krwi. Wielkie miary historyczne wydarzenie, bo przecież pan Andrzej Lis jest pierwszym człowiekiem na naszym ziemskim globie, który przekroczył kwotę 100 litrów oddanej czystej krwi, co należy podkreślić, więc no, mamy jedynego człowieka na świecie, który tą barierę pokonał. Więc cieszę się bardzo z tego, zwłaszcza, że pan Andrzej prowadzi szeroką działalność popularyzatorską, jeżeli chodzi o krwiodawstwo, i efektem tego przy naszym zakupionym krwiobusie, zwróćcie uwagę, jaka jest kolejka chętnych również do oddawania krwi. To są piękne chwile. Czy pan marszałek też oddaje krew? Kiedyś oddałem raz w liceum, ale to też była taka sytuacyjna kwestia, że nagle trzeba było oddać pani sekretarce, więc całą klasą żeśmy oddawali, ale więcej nie zdarzyła mi się taka sytuacja. A jak można zachęcić właśnie innych ludzi? No między innymi poprzez takie wydarzenia, poprzez tworzenie dobrych warunków dla tych, którzy decydują się dzielić tym darem życia. My podejmujemy szereg akcji. W tamtym roku wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa realizowaliśmy dużą akcję promocyjną pod nazwą Ramię w Ramię. Tam jest to hasło wypisane na krwiobusie.
ale też no, wspomagamy jak możemy. No, ten zakup, szanowni państwo, tego autobusu to jest wydatek 3 miliony złotych, ale to jest super nowoczesny. Nie ma bardziej nowoczesnego mobilnego punktu oddawania krwi, czy poboru krwi. No to już pozostawiamy kierownictwu regionalnego centrum. Oni muszą go wykorzystywać maksymalnie najlepiej. On będzie służył i do promowania krwiodawstwa, ale też do już konkretnego, tak jak dzisiaj, poboru po prostu krwi od tych, którzy się zdecydują tą krew oddać. Z tego co ja wiem, to do tej pory centrum, regionalne centrum dysponowało trzema pojazdami, przy czym jeden był już całkowicie, można powiedzieć, zużyty. Więc my poprzez zakup wzmacniamy bardzo mocno tą flotę, którą dysponuje centrum. Dzisiaj oddajemy krew, ale to też część akcji Bądźmy Razem. Jaka jest idea? No Bądźmy Razem to jest takie zawołanie przedświąteczne. W tamtym roku, tak jak powiedziałem w wystąpieniu, hasłem przewodnim było Dobro jest w Małopolsce. W tym roku łączymy to tym właśnie łańcuchem. Te ogniwa to nic innego, tylko ogniwa dobra z tamtego roku. Natomiast Bądźmy Razem to jest takie zawołanie na święta, abyśmy nie tylko myśleli o tym, że jesteśmy jakąś formalną wspólnotą małopolską, ale żebyśmy myśleli o tym, że jesteśmy rodziną małopolską.